Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest piątek, 8 listopada, a to jest poranny briefing Onetu. Wszystko, co musisz wiedzieć o poranku oraz informacje o tym, co wydarzy się w ciągu dnia. Maciej Jednoralski, zapraszam. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wyznaczył Susie Wiles na stanowisko szefa personelu Białego Domu. Wiles, która odegrała kluczową rolę w poprzednich kampaniach Trumpa, staje się pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która obejmie to prestiżowe stanowisko. Republikanie będą dominować w Senacie przez przynajmniej 2 lata. Donald Trump będzie mógł zatem zwiększyć przewagę konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego na długie lata. Co więcej, prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych może być pierwszym od czasów Roosevelta przywódcą, który nominuje większość składu Sądu Najwyższego. Sędziowie tego sądu sprawują swoją funkcję dożywotnio. Donald Trump stoi zatem przed szansą na zapewnienie przewagi konserwatystów na długie lata. Wzrost zainteresowania emigracją do Kanady wśród Amerykanów osiągnął rekordowe poziomy po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w USA, które ponownie wyniosły Donalda Trumpa na najwyższy urząd w kraju. Kanadyjskie media i dane Google'a wskazują na gwałtowny wzrost wyszukiwań fraz związanych z przeprowadzką do kraju słynącego z syropu klonowego. Przenosimy się do Europy. Niespokojna noc w Amsterdamie po rozegranym właśnie w tym mieście meczu pomiędzy miejscowym Ajaxem a izraelskim klubem Maccabi Tel Awiw doszło do zamieszek. Jak informują holenderskie media, policja dokonała 57 aresztowań. Niespokojnie było także przed meczem, kiedy kibice Maccabi starli się z propalestyńskimi demonstrantami. A co czeka nas dziś, w piątek? To ostatni dzień posiedzenia Sejmu, na którym posłowie rozpatrzą projekt Lewicy, by uczynić Wigilię dniem wolnym od pracy oraz wysłuchają informacji ministra obrony o raporcie dotyczącym podkomisji smoleńskiej. W Budapeszcie odbędzie się nieformalne spotkanie przywódców Unii Europejskiej, którzy omówią konkurencyjność Unii oraz relacje z USA po wygranej Donalda Trumpa, sytuację w Gruzji i przepisy Izraela zakazujące działalności UNRWA. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Warto posłuchać nowego odcinka podcastu Węglarczyk Wrona Korespondenci oraz oczywiście raportu międzynarodowego. Polecam także wszystkie treści, które pojawią się w naszej aplikacji w weekend. Podsumowanie autorstwa Aleksandra Łazora czytał Maciej Jednoralski, montowała Jana Cech. Autopromocja. Przerwana playlista, przerwane plany i marzenia ludzi, których sprawy do dzisiaj pozostały niewyjaśnione. Posłuchaj dlaczego. Tutaj Justyna Mazur-Kudelska. Zapraszam na magazyn kryminalny Newsweeka w ramach Onet Audio. To była autopromocja.